Cześć Wam, witajcie w nowym odcinku Zapytaj Trenera. Dzisiaj wreszcie omówię Wam już dawno obiecane oddychanie przeponowe. Słuchajcie, wielu z Was pewnie się wydaje, że jest to bardzo prostą sprawą, że oddychanie to jest coś naturalnego dla nas, co każdy wykonuje bez problemu. Niestety, jak tutaj dowodzi nauka, nie jest do końca to prawdą. W związku z różnymi przyczynami wiele osób ma zaburzony ten proces oddychania. Teraz, dlaczego jest tak ważne, żebyśmy właśnie oddychali przeponą, a nie torem piersiowym? Wiele osób właśnie oddycha, teraz bardzo mocno przeciąża klatkę piersiową i szyję, co powoduje, co jest częstą przyczyną migren i bólów głowy, tak? Czyli jeśli miewacie często migreny bądź bóle głowy, może to właśnie spowodowane tylko i wyłącznie nieprawidłowym oddychaniem. Co jest ważne przy tym? Dodatkowo, jeśli nie oddychamy przeponą, nie ma mowy o jakiejkolwiek stabilizacji naszego ciała, gdyż odpowiednie oddychanie przeponowe integruje nam właśnie pracę przepony i mięśnia poprzecznego brzucha. Poprzez regularne oddychanie przeponowe wzmacniamy też mięsień poprzeczny brzucha. Kolejną rzeczą, która jest kluczowa właśnie między innymi dla osób czynnie uprawiających sport, jest to, że przepona jest głównym mięśniem wdechowym. Czyli jeśli oddychamy przeponą, mamy większą ilość powietrza, którą jesteśmy w stanie pobrać. Co za tym idzie? Mniejsze zmęczenie. Za chwilę zobaczycie przykładowe właśnie tutaj ćwiczenia, które mogą Wam pomóc integrację tego oddychania, żeby sprawdzić, sprawdzić, czy oddychamy prawidłowo, a później jeśli nie, to zintegrować to tak, żeby ten wzorzec oddychania był poprawny. Pokażemy Wam teraz, jak sobie ocenić to, czy prawidłowo oddychacie. Poproszę Michała, my to zrobimy sobie w pozycji leżącej, równie dobrze może być pozycja siedząca. Michał, połóż się na plecach, luźno. Teraz tak, możecie zrobić to samo, Michał, możesz sobie położyć ręce na brzuch. I teraz tak, często osoby, które mają zaburzony ten wzorzec do tego oddychania, mają bardzo mocno wypuklone żebra. No u Michała tutaj troszeczkę odstają, czy rzeczywiście to oddychanie nie jest do końca prawidłowe. To jest pierwsza oznaka tego, że możemy tutaj pracować nad tym oddechem. Teraz tak, kładziemy sobie, jak to sprawdzić? Kładziemy ręce na brzuchu i oceniamy sobie nasz oddech. Patrzymy, jedna na brzuchu, drugą może na klatce piersiowej, jak pracuje nasze ciało. Czy rusza się tylko brzuch, czy tylko klatka piersiowa, w jakiej kolejności, czy pierw unosi się klatka piersiowa, czy potem brzuch. Prawidłowo, jeśli jak najmocniej pracuje brzuch, góra, dół, troszeczkę klatka może to wspomagać. Dobra, żeby aktywować przeponę do pracy, nawet nie tylko przeponę. Przeponę i jeden z najważniejszych mięśni odpowiedzialnych za stabilizację, mięsień poprzeczny brzucha. Ucząc tego oddychania, integrujemy pracę przepony i mięśnia poprzecznego brzucha, który jest tutaj kluczowy, jeśli chodzi o stabilizację. Ja sobie robię coś takiego, że po prostu dociskam Michałowi tutaj brzuch w danym miejscu. Mówię: Michał, weź wdech nosem, na wdechu brzuch powinien unosić się w górę, wydech ustami i brzuch powinien swobodnie opadać w dół. Zostaję na bezdechu 3 sekundy, raz, dwa, trzy i znowu wdech. Jeśli widzę, że to nie pracuje prawidłowo, jeszcze mocniej dociskam brzuch i wydech ustami. Długi wydech. Wydech powinien być jak najdłuższy. Zostaję znowu na bezdechu. Raz, nie oddychaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Pomagamy, żeby żebra lekko opuścić w dół i zostaję na bezdechu. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu wdech. Brzuch mocno. W każdym miejscu, gdzie docisnę, Michałowi będzie łatwiej wypełnić całą tę jamę brzuszną powietrzem. Ok, druga pozycja, tak zwany krokodyl. Michał, połóż się na brzuchu. Ręce tutaj na czole. Głowa swobodnie leży. I teraz tak, samym oddychaniem staramy się podnieść odcinek lędźwiowy kręgosłupa, nie napinając żadnych mięśni. Poprzez wypchnięcie brzucha na wdechu powinniśmy lekko unieść tutaj odcinek lędźwiowy pleców. Całe ciało swobodnie, nie napinamy żadnych mięśni. Michał, zrób wdech nosem. Jak najmocniej wypychasz brzuch w górę. I wydech. I rozluźniamy. Brzuch opada, tu wszystko. Powinno się bardzo fajnie rozluźnić lędźwie od tego. Trzymasz na bezdechu. Raz, dwa, trzy. Wdech. Brzuch mocno się unosi. Bardzo dobrze. Wydech. Długi wydech. Jak najdłuższy. Raz, dwa. Fajnie się tu lędźwia rozluźniają. Cztery, pięć. Wdech. Mocno, mocno, mocno dociskam Michała, żeby jeszcze mocniej tutaj wypełnił powietrze w tym miejscu, w którym dociskam. I długi wydech. Raz, dwa, trzy. Nie oddychaj. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I wdech. Bardzo fajnie. Coraz lepiej to wszystko funkcjonuje. I wydech długi. Dobra? Ostatnia pozycja, która Wam pozwoli jakby wymusić tak zwane oddychanie 3D. Nauczyliśmy Michała tutaj oddychać, żeby tutaj część przednia tułowa pracowała. Teraz wymusimy, żeby to powietrze jeszcze szło tutaj w tylnią część. Michał siada pośladkami na pięty. Ręce z tyłu chowasz za sobą i kładziesz głowę na macie. Swobodnie. Teraz w tej pozycji tak samo, jak najmocniej. Ta pozycja wymusza nam, że nie pójdzie nam tak mocno brzuch w przód, ale powietrze powinno iść tutaj w tylnią część pleców. Ja jeszcze Michał tutaj docisnę blisko lędźwi i weź wdech i wydech. Trzymasz. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz wdech. Dociskam cały czas, żeby czuć, że rzeczywiście wypełniasz taką orę tym powietrzem i wydech. Długi wydech. 4, 5. Ostatni wdech. I wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I wdech. Dobra, wstań. Ok, to wszystko. Łapcie oddech. Ćwiczcie lepiej, oddychajcie prawidłowo, zobaczycie, że naprawdę sama poprawa oddychania może Wam wiele rzeczy naprawić. Już nie wspomnę o kluczowym działaniu oddychania płetwego przy rozciąganiu, jakie fajne dużo połączenie oddychania i rozciągania, jakie daje super efekty. Poza wyżej wymienionymi czynnikami, o których Wam mówiliśmy na początku. Dzięki. Zobaczymy w następnym odcinku. Cześć, hej.